Pewnego dnia mężczyzna przyszedł do mistrza Zen i powiedział: Mistrzu, mój umysł jest bardzo niespokojny. Wiele myśli ciągle przychodzi do mojej głowy. Proszę, daj mi jakąś mantrę, aby uspokoić mój umysł. Mistrz Zen spojrzał na niego i powiedział: Mój przyjacielu, zacznij codziennie praktykować medytację. Stopniowo twój umysł zacznie się uspokajać. Ale mężczyzna odparł: Proszę, nie mów mi o medytacji. Nie potrafię się skupić na medytacji, ponieważ gdy próbuję, jeszcze więcej myśli pojawia się w moim umyśle, a większość z nich jest negatywnych, co sprawia, że mój umysł jest jeszcze bardziej niespokojny. Mistrz Zen powiedział: Nie martw się. To zdarza się na początkowym etapie medytacji. Ale poprzez regularną praktykę medytacji stopniowo twój umysł się uspokoi. Mężczyzna kontynuował: Medytacja to nie moja bajka. Proszę, daj mi jakąś mantrę, która uspokoi mój umysł. Mistrz Zen zobaczył, że ten mężczyzna nie rozumie jego przekazu, więc powiedział: Dobrze, skoro nalegasz, dam ci mantrę, która uspokoi twój umysł. Następnie szeptem wymówił mu mantrę i powiedział: Musisz odmawiać tę mantrę, siedząc samotnie każdego dnia. Mężczyzna był bardzo zadowolony i powiedział: Dziękuję, mistrzu, na pewno będę odmawiał tę mantrę codziennie. Kiedy miał już odejść, mistrz Zen dodał: Ale pamiętaj jedną rzecz. Nie myśl o małpce podczas odmawiania tej mantry. W przeciwnym razie stanie się ona nieskuteczna. Mężczyzna zdziwił się i powiedział: Mistrzu, dlaczego miałbym myśleć o małpce? Przez całe życie nigdy nie myślałem o małpce. Mnich powiedział: Nie martw się o to. Mężczyzna wrócił do domu z radością i usiadł, aby odmawiać mantrę. Kiedy zaczął ją odmawiać, przypomniały mu się słowa mistrza, żeby nie myśleć o małpce. Wtedy zaczęły mu się ukazywać obrazy małp. Im bardziej próbował ignorować te myśli, tym więcej małp pojawiało się w jego umyśle, aż w końcu jego umysł był całkowicie zatłoczony myślami o małpach. Mężczyzna myślał: Dlaczego mistrz Zen dał mi tę wskazówkę? Gdyby wiedział, że małpki będą mi sprawiać kłopot, nie powinien o nich wspominać. Żadne inne zwierzę nie przychodzi mi do głowy, a małpki nie opuszczają mnie nawet na chwilę. W końcu mężczyzna zrezygnował, wstał i poszedł zmienić ubranie. Wyczyścił swoje myśli, wziął kąpiel i znów usiadł w pokoju, żeby odmawiać mantrę. Kiedy tylko zamknął oczy, małpki znów go zaatakowały. Były wszędzie, gdzie tylko spojrzał, widział małpki. Nawet w twarzach członków rodziny zaczęły mu się ukazywać małpki. Mężczyzna zaczynał szaleć. Im bardziej próbował ignorować małpki, tym więcej ich pojawiało się w jego umyśle. W końcu, gdy nastał poranek, czuł, że prawie zwariował. Następnego ranka pobiegł z powrotem do mistrza Zen i opowiedział mu wszystko, mówiąc: Mistrzu, co to za mantra, którą mi dałeś? Do wczoraj nigdy nie myślałem o małpkach, a teraz cały mój umysł jest zapełniony myślami o nich i nie opuszczają mnie ani na chwilę. Proszę, pomóż mi i uwolnij mój umysł od tych małpek. Mistrz Zen odpowiedział spokojnie: Dobrze. Po prostu się uspokój i przestań odmawiać mantrę. Nic więcej nie rób. Mężczyzna zastosował radę mnicha. Usiadł, zrelaksował się i przestał odmawiać mantrę. Był zdziwiony, że teraz nie było żadnych myśli o małpkach. Wszystko wróciło do normy. Wtedy mistrz Zen powiedział: Jak widzisz, mój przyjacielu, chciałem ci tylko pokazać naturę naszego umysłu. Nigdy nie próbuj walczyć ze swoim umysłem. To jak z małpką. Im bardziej ją uciskasz, tym bardziej będzie skakać. Podobnie jest z próbą tłumienia myśli. Im bardziej będziesz próbował powstrzymać swoje myśli, tym silniejsze się staną.
Bądź spokojny. Zacznij obserwować myśli w swoim umyśle, a z czasem zauważysz, że twój umysł automatycznie się uspokaja. Aby obserwować umysł, musisz praktykować medytację. W naszym codziennym życiu nie jesteśmy w stanie obserwować naszych myśli, ale możemy to robić w medytacji. Dlatego właśnie potrzebujesz praktykować medytację, aby świadomie obserwować swój umysł. Niektórzy ludzie, gdy zaczynają medytować, doświadczają więcej myśli. Powód jest taki, że podczas medytacji stare wrażenia ukryte w naszym umyśle zaczynają wypływać. Tak jak gdy sprzątasz dom, a wszystkie śmieci wychodzą na powierzchnię. Podobnie, gdy zaczynasz medytować, wszystkie śmieci z umysłu zaczynają wychodzić na wierzch, więc masz więcej myśli. Ale nie musisz się tym martwić. Po prostu obserwuj swoje myśli bez przywiązania i kontynuuj praktykę medytacji. Stopniowo wszystkie śmieci z umysłu wyjdą na zewnątrz. Umysł sam zacznie się uspokajać, a ilość myśli się zmniejszy. Długotrwała praktyka medytacji pozwoli ci w końcu opanować swój umysł. Teraz zamknij oczy, wsłuchaj się w muzykę i spróbuj medytować przez 5 do 10 minut. Po skończonej sesji napisz w komentarzu, jak się czujesz i czy udało ci się nie myśleć o małpce i posprzątać śmieci.
Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie.